już wiecie, co to za test. Zapraszam wszystkich na porównanie niereferencyjnej wersji GTX 1060 na kanale Morele TV. Let's go! Asus Dual to propozycja dla osób, które szukają wydajnego GTX 1060 w przystępnej cenie. Model ten jako jeden z nielicznych w stawce nie jest oferowany z podkręconymi zegarami rdzenia graficznego. Buduje go niereferencyjna płytka drukowana z czterofazową sekcją nasilania, której MOSFET podlega chłodzeniu osobnego od promiennika ciepła. Główny radiator tworzony z aluminiowych żeberek i dwóch poniklowanych ciepłowodów o średnicy 8 mm odpowiada jedynie za schłodzenie układu GP106. W obrębie osłony chłodzenia znajdziemy zestaw dwóch 90 mm wentylatorów. Karta nie posiada backplate, a do jej zasilania niezbędne będzie podpięcie jednej 6-pinowej wtyczki PCI Express. Za Asus GTX 1060 Dual przyjdzie Wam zapłacić 1280 zł. Asus Strix to flagowa propozycja tej firmy dla osób zainteresowanych zakupem GTX 1060. To model taktowany referencyjnymi zegarami rdzenia i pamięci, skierowany do osób, które takie działania wykonują na własną rękę. Masywność karty zdradza nam, że mamy do czynienia z czymś nietuzinkowym. W końcu 30-centymetrowy laminat jak na 1060 to drobna przesada. Czyż nie? Sekcja zasilania omawianego modelu składa się z 6 faz podporządkowanych układowi GP106 i jednej przeznaczonej dla kontrolera pamięci. MOSFET kości Samsunga i sam układ graficzny schładza jeden duży aluminiowy radiator z liczbą 5 poniklowanych heatpipe'ów. W osłonie chłodzenia umieszczono 3 wentylatory Wingblade o rozmiarze 90 mm. Ją zaś wyposażono w system oświetlenia Aura RGB, który pozwala jeszcze mocniej spersonalizować kartę. Na rewersie omawianego modelu odnajdziemy gustowny backplate z logo serii ROG, do której przynależy GTX 1060 Strix. Uruchomienie karty będzie możliwe dopiero po podpięciu do niej 8-pinowej wtyczki PCI Express. Cena modelu zamyka się w 1399 zł. Gigabyte G1 Gaming to propozycja dla osób, które już na starcie szukają wydajnej karty graficznej. Model GTX 1060 opatrzony taką nazwą został w fabryce podkręcony do zegara 1595 MHz. G1 Gaming korzysta z niereferencyjnego PCB, na którym znajdziemy sekcję zasilania w konfiguracji 5+1. Cewki i MOSFET z VRM podlegają chłodzeniu głównego od promiennika ciepła, który realizuje także zadanie schładzania rdzenia GP106. Sam radiator podzielono na dwie części, które łączy para dwóch 6-mm ciepłowodów. Za aktywną część chłodzenia odpowiada zestaw dwóch 90 mm wentylatorów ukrytych w obrębie ramki wykonanej z tworzywa sztucznego. Karta zasilana jest jedną wtyczką PX6+2 pin, a jej powierzchnię wzbogacają takie elementy jak backplate czy podświetlenie LED-owe. Cena karty to 1359 zł. WindForce OC to mniejszy przedstawiciel GeForce GTX 1060 od firmy Gigabyte. Jak sama nazwa na to wskazuje, mamy do czynienia z modelem fabrycznie podkręconym, ale nie tak jak Gaming G1. Model WindForce oparto o niereferencyjne PCB, bliźniacze podobne do tego, które zaimplementowano w modelu Founders Edition. Sekcja zasilania występuje tu w konfiguracji 4+1, a MOSFET chłodzony jest niewielkim aluminiowym radiatorem. Główny odpromiennik ciepła wyposażono w dwa ciepłowody, które transferują energię zarówno z rdzenia, jak i pamięci do aluminiowych żeberek radiatora. Część aktywną chłodzenia, podobnie jak w G1 Gaming, realizuje para dwóch 90 mm śmigieł. Na rewersie karty znajdziemy backplate, niestety wykonane z tworzywa sztucznego. Karta wymaga zasilania jedną 6-pinową wtyczką. Jej cena nie przekracza 1260 zł. Pality z rodziny GTX 1070 weszły szturmem na rynek kart graficznych i rozkochały w sobie tysiące osób. Czy możemy liczyć na powtórkę przy GTX 1060? Na waszych oczach prezentuje się fabrycznie przetaktowany model Super Jet Slim tej firmy. To konstrukcja, która w waszych obudowach zajmie powierzchnię niecałych 3 slotów dla kart rozszerzeń. Wyróżnia ją masywny kuler z 4 ciepłowodami i parach dwóch 90 mm wentylatorów. Do dyspozycji użytkowników Super Jet Slim oddaje się funkcję Dual BIOS oraz punkty pomiaru napięć. Sekcja boczna palita podświetlona jest LEDami RGB, których pracę można konfigurować według własnych preferencji. Cena flagowej propozycji tajwańskiego producenta dla GTX 1060 zamyka się w 1349 zł. Przywitajcie, MSI GeForce GTX 1060 Armor V1 OC. To jedna z najtańszych konstrukcji w naszym zestawieniu, a mimo to oferowana jest z fabrycznie podkręconymi zegarami rdzenia GP106. Armor korzysta z laminatu Gaming X, co dobrze świadczy o użytych materiałach w jego budowie. VRM MSI składa się z 6 faz i podobnie jak w innych modelach, jedną przeznacza się do działania pamięci i ich kontrolera, zaś reszta stanowi zabezpieczenie rdzenia graficznego. Kolorystyka Armora utrzymana jest w barwach bieli i czerni. Te kolory spotkacie na osłonie chłodzenia tego modelu. Sam cooler składa się z pary dwóch 100 mm wentylatorów i aluminiowego radiatora z zestawem dwóch poniklowanych ciepłowodów. Pamięć Armora nie podlega pasywnemu chłodzeniu. Do zasilania karty niezbędne będzie podpięcie jednej 8-pinowej wtyczki PCI Express. Cenę MSI GeForce GTX 1060 Armor V1 ustalono na 1249 zł.
MSI GTX 1060 Gaming Kick 100 karta graficzna, która elektryzuje naszą społeczność od momentu porównania jej z RX-em 480. To wtedy przedstawiliśmy Wam jej test i zarazem przyznaliśmy wysoką ocenę. Wszystkich zainteresowanych informacjami na temat tej karty odsyłamy do materiału z lipca tego roku. A teraz, choć przez chwilę, przyjrzyjcie się jej wyglądowi. We'll be right back.
Podsumowania takich materiałów nigdy nie są łatwe. Rozbudowany test, dotykający wiele aspektów działania kart niereferencyjnych z rodziny GeForce GTX 1060. Przede wszystkim skupię się na ocenie trzech elementów działania kart graficznych, które dzisiaj testowałem. Po pierwsze, wydajność, jaką otrzymujecie zaraz po wyjęciu z pudełka i po włożeniu do komputera. Po drugie, sprawa dotycząca kultury pracy, czyli temperatura, także hałasu emitowanego przez układy chłodzeń tychże kart. Wreszcie, po trzecie, jakość wykonania, opłacalność, czyli wycena kart 1060. Zaczynamy oczywiście od wydajności. Kwestia wydajności. Pierwsze skrzypce gra tutaj MSI Gaming X wraz z palitem Super Jetstream oraz Gigabyte'em G1 Gaming. Niedaleko za nimi plasuje się MSI Armor, wykorzystujący w swoim działaniu płytkę drukowaną MSI Gaming X. I to jest ta czołowa czwórka, która prezentuje najlepsze osiągi w naszym zestawieniu. Są to modele fabrycznie podkręcone. Z tym, że proszę pamiętać o jednej rzeczy. Pomiędzy modelami taktowanymi referencyjnymi zegarami, a tymi, które są fabrycznie podkręcone, nie ma zbyt dużej różnicy wydajności. Mówimy tu o zaledwie 3-5% dysproporcji w osiągach. Jeśli chodzi o overclocking, sytuacja się raczej nie zmienia. Mamy podobne osiągi wszystkich kart. Pamiętajcie także, że kwestia overclockingu jest mocno sporna. Każdy model jest inny, każdy model ma inne możliwości w OC i do tego nie można podchodzić z grubsza. Trzeba każdy przypadek analizować osobno. W tym przypadku nieźle podkręcał się Gaming X, G1 Gaming, znowu się powtórzę. Trochę gorzej palić Super Jetstream, a najgorzej w zestawieniu wypadł Asus Dual, który miał problemy z limitami mocy zapisanymi w tablicach BIOS-u. To tyle, jeśli chodzi o sprawy wydajnościowe. Sporo mówiliśmy o wydajności, a czas najwyższy zająć się kulturą pracy, czyli klasyfikacją, która mam nadzieję obchodzi Was bardziej niż to, jaką wydajność oferują karty zaraz po wyjęciu z pudełka. Jak wygląda pierwsza trójka najlepszych modeli w klasyfikacji kultury pracy, czyli emitowanego hałasu przez układy chłodzeń, a także temperatur, jakie uzyskiwane są na rdzeniach GPU. Zajmę się może na początek hałasem. Wygląda to następująco. MSI Gaming X i długo nic. Wreszcie palit Super Jetstream. Absolutnie MSI Gaming X zdominował tę klasyfikację, ale to nie powinno nikogo dziwić. W końcu przy 1070 wyglądało to w ten sam sposób. No może pality były nieco bliżej modelu MSI. Palit Super Jetstream, dobra kultura pracy przed OC, nieco gorsza po wykonaniu przetaktowania rdzenia i pamięci. Wreszcie trzecie miejsce, tu można przyznać niejako podwójne trzecie miejsce dla kart graficznych Gigabyte'a, zarówno WindForce, jak i G1 Gaming. Całkiem przystępna kultura pracy, dopiero na czwartym, piątym miejscu Asus Strix. No, wypadł on słabo pod względem emitowanego hałasu, ale znacznie lepiej, jeśli rozpatrzymy całą rozpiętość kultury pracy, w tym temperatur, ponieważ w przypadku temperatur Asus Strix jest dominantem klasyfikacji. Można powiedzieć, że daje spore pole do popisu osobom, które będą ustawiały manualnie krzywą dla wentylatorów. W tym aspekcie Asus Strix to karta godna polecenia, ale o tym więcej będzie jeszcze na samym końcu. Tak wygląda temperatury palit Super Jetstream. Słabsze, MSI Armor tak samo, w przypadku Duala powtórka. W ogóle Dual to moim zdaniem taka mała pomyłka, jeśli chodzi o kulturę pracy. Brak półpasywnego systemu chłodzenia, przynajmniej w tej edycji BIOS-u, jaką otrzymałem z tą kartą graficzną. Wysokie temperatury rdzenia podczas obciążenia i po overclockingu. No i wreszcie wysoki hałas emitowany przez układ chłodzenia. Przechodzimy dalej. Została nam ostatnia klasyfikacja, czyli jakość wykonania, opłacalność i design, czyli wygląd. Trzy pierwsze miejsca. MSI Gaming X, cóż za zaskoczenie. Asus Strix oraz, może Was to zdziwić, ale MSI Armor. Uważam, że jest to karta graficzna o niezłym wyglądzie, przynajmniej w moim odczuciu. Pasuje ta koncepcja biało-czarna do wielu konfigów. Druga sprawa to wykorzystanie płytki drukowanej z Gaming X, czyli mocnej sekcji zasilania i elementów elektronicznych. I to musi robić wrażenie, w szczególności w tej cenie, bo opłacalność GTX-a 1060 Armor jest naprawdę niezła. W końcu jest to jeden z najtańszych modeli w naszym zestawieniu, obok WindForce'a.
I teraz tak, jeżeli ktoś chce otrzymać moim zdaniem ładnie wyglądającą i lepiej wykonaną kartę, to może spojrzeć na Armora. Jeśli natomiast szukacie GTX 1060 w kwocie 1250 zł, który wyróżniałby się niezłą kulturą pracy, to lepiej jednak spojrzeć na Gigabyte Windforce. Jeżeli macie możliwość dołożenia pieniędzy, a zwracacie uwagę na kulturę pracy, no to ciekawym kąskiem jest palić Super Jetstream, który także nieźle wygląda, oferuje Dual BIOS i kilka funkcji, które nie są dostępne w innych kartach graficznych. Przy czym pamiętajcie, że po wykonaniu overclockingu ta karta nie jest tak cicha, jak chociażby Windforce czy Gigabyte G1 Gaming. Nieco droższy od palita Super Jetstream jest właśnie G1 Gaming. Wykorzystuje on lepszą sekcję zasilania. Moim zdaniem także pod względem jakości wykonania stoi nieco wyżej niż model Palita, no ale jest od niego nieco głośniejszy na ustawieniach fabrycznych. To są takie niuanse. No jeśli z kolei macie budżet 1400 zł, no to tutaj do wyboru są dwie karty graficzne. Po pierwsze, do wyboru macie MSI Gaming X, a po drugie Asus Strix. Asus Strix w tym zestawieniu był traktowany fabrycznymi zegarami, ale jest także edycja fabrycznie podkręcona, ale droższe od Gaming X i uważam, że jest to przesada. Gaming X jest kompleksowym modelem, czyli nie musicie się przy nim bawić. Strix jest dla osób, które szukają karty graficznej takiej masywnej, z trzema wentylatorami, która wyróżniałaby się w obudowie. Uważam, że pod tym względem wypada ona lepiej od Gaming X, ale to są już takie detale. No i z kolei Asus daje Wam spore pole do popisu, jeśli chodzi o dopasowanie krzywej wentylatorów, co może być bardzo ciekawe. Takie odkrywcze dla wielu użytkowników tej karty graficznej. Ale akurat w tym bezpośrednim zestawieniu wygrywa MSI. Tym niemniej doceniam to, co oferuje Asus w tej kwocie i akurat model Asus Strix otrzyma całkiem wysoką ocenę. Moi kochani, to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję, że spotkamy się już niedługo w podobnym teście, ale z innymi kartami graficznymi. Zobaczymy. Pa, pa. Pozdrawiam. So for those of you who don't think too much, I'm just telling you about that shit before we drop it on you. Moi kochani, zapomniałbym na śmierć, a już zapominam od tygodnia, czyli od momentu, kiedy miałem opublikować wyniki dwóch konkursów, które odbyły się na Morale TV. Po pierwsze, quiz wiedzy na temat kanału, a po drugie, MSI z PC Master Race. No dobra, kto wygrał quiz? Wygrał pan Kasper Paluch. Serdeczne gratulacje, trafi do ciebie monitor firmy Yama. Natomiast pierwsza trójka, wróć. Konkurs MSI wygląda następująco. Ghost Rafal, Dariusz Kołodziejczyk oraz Reblaston. Odezwijcie się do nas, skontaktujemy się, może też sami. No i do Was polecą nagrody z tego konkursu. To już wszystko. Jeszcze raz się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku Morale TV.